witajcie w kolejnym testowaniu, bardziej porównywaniu, ale też testowaniu, bo mam cukierki Mentos, już sobie tak mniej więcej smakami poukładałam. Tak wyglądają. Po kolei tak będę pokazywać co jest. Wiecie co, trzymam sobie je w torebce, w której dostałam od koleżanki z Anglii cukierki i patrzę. Jeszcze normalnie mam angielskie cukierki. Takie dwa. Jeszcze mam. Ja na pewno angielskie cukierki dorzucę też do tej paczki z nagrodą. Na pewno dorzucę. Żebyście sobie, ta osoba, którą wylosuję, żeby też mogła sobie spróbować. Dobra. Pierw wiecie co, zrobię porównywanie smaku sole, czy oryginalny, czy podruba. Mam dwa takie same smaki firmy Mentos. Nord Fresh. Podruba. Tak wygląda. I oryginał. Dobra. To lecimy. I od razu też smakowo powiem wam, jak to smakuje. Jak wyglądowo wygląda. Zapach bardzo miętowy. Dobra, to jest oryginalne. Położę obok oryginalnego, żeby nie pomylić, bo to może być bardzo podobne. Już powiem wam, dłuższy czas zabierałam się za to testowanie. Coś zabrać się nie mogłam. Podruba, powiem wam, czy to się czymś różni? Dwa cukierki. Podruba, oryginał. Tak wygląda. Może zacznijmy od oryginału, bo podrubę to tak mniej więcej znam smak. Takiej mięty, takiej fajnej świeżości. Tamusia tego nie je. Już główka tak samo. Bardzo dobre. Teraz podróba pokażę wam Tamusię. Ale tak potrafi stać i żebrać. Powiem wam tak. Mentos oryginalny jest mniej słodki, bardziej miętowy. Mentos podruba jest mniej miętowy, a bardziej słodki. Czyli to już do was, od was zależy, który chcecie sobie spróbować. Mówię, ten jest bardziej miętowy, mniej słodki. Mniej miętowy, bardziej słodki. Zaraz wracam, muszę tam się wypuścić. Dobra, jestem z powrotem. I tak jak mówiłam, miętowy, mniej słodki, bardziej słodki, mniej miętowy, ale na pewno by dwa godne polecenia. To teraz lecimy, testujemy po kolei mentosy. Mentos, strong, mint. Tak wygląda. Ładny kolor, powiem wam, opakowania. Bardzo fajny. A jak jedliście Mentos, to na pewno wiecie, jak to wygląda. Kurde, co się mogę otworzyć? Może z drugiej strony. Jest tak sklejone, powiem wam, mocno. Dobra. Wydaje mi się, że troszkę inny kolor, chociaż, czy ja wiem, w środku, tak jak przyjrzycie się, widać taki niebieski. Chyba, że to od opakowania się odbiło, no szczerze mówiąc nie wiem. Ale tak wygląda. Myślę, jakbym tak położyła wszystkie te, na razie, co przetestowaliśmy, cukierki obok siebie, to nie bylibyśmy w stanie rozróżnić, który jest który.
Jak się sata nic zewnątrz nie czuć, dopiero po przegryzieniu. Bardzo miętowy. Jest ok. Ale wydaje mi się, że ten był lepszy. Nie wiem czemu, ale ten był lepszy. Powiem wam tak, na pewno te trzy paczki są bardzo dobre. Są miętowe. Myślę, że działanie, jeśli chodzi o ból gardła, na pewno mają. Więc polecam. Lecimy teraz smakowe. Zacznijmy może Mentos Choco. Toffee z czekoladą. Już niby tak samo zapakowane, jak widzicie. Ale już tu jest inaczej zapakowane. Ciut inaczej. Dobra, wow! Teraz wam coś fajnego pokażę. Zapach już wyczuwalny z dala. O matko. Są, jak widzicie, ciut większe. No i oczywiście inny kolor. No zapach bardzo taki ładny. Czekoladowy właśnie. Może i nawet toffee. To lecimy. Tu już po ssaniu czuć ten smak. Czuć czekolady z toffee. Bardzo dobre. Godne polecenia. Lecimy dalej. Mentos Choco. Toffee z białą czekoladą. Też jak widzicie, inne inaczej opakowane. Tak wygląda. Otóż tutaj jest taki ten fajny znak. To otwieramy tutaj. Ja nie chcę tworzyć, że zaraz to tworzyć, wszystkie cukierki nie ulecą. No, kolor jest ciut inny. Zapach faktycznie czuć białą czekoladę. Tak wygląda ten cukierek. Trochę inaczej widzicie, wyglądają te cukierki. Smakowo. Zewnątrz, szczerze mówiąc, tak za bardzo nie czuć. Po rozgryzieniu. Teraz czuć te toffee i tą białą czekoladę. Dobra. Mentos Strawberry Mix. Słodkie, oryginalne, kwaśne. Też ma inne złotko już. Tu teraz ma złotko, nie papierek, tylko złotko. Tak to wygląda. Tym razem nie ma instrukcji obsługi, chciałam otworzyć. Otwieram. Różowy. Ładny, bardzo ładny kolor ten różowy. Tak wygląda, jak smakuje. To chyba będzie ta truskawka taka kwaśna. Biorę kolejny cukierek. O matko. Próbujemy kolejny, czy dalej mi się trafi to samo. Też różowy kolor. Jaki smak? Nie jest tak kwaśna.
Przed chwilą była bardziej kwaśna, a teraz taka fajna jest. Na pewno godne polecenia, więc Wam polecam. Lecimy dalej. Tak, Mentos. Dobra, otwieramy z tej strony. Złotko z jednej strony, żółte z jednej strony, czerwone. Słyszę, że pod drzwiami mi pies drepta. Ci pewnie chce wejść. Nie ma tego złego, co by na dobre wyszło. Tak wygląda. Jak smakuje? O matko. Grapefruit. Nie lubię tego smaku. Grapefruitowego nie lubię. Teraz to niby ma być jagoda. Kolory się różnią ewidentnie. Jest to faktycznie jagoda. Na pewno mogę tą paczkę Wam polecić, bo tu widzę, że jeszcze jest arbuz, pomarańcza, winogron, jabłko, truskawka. Więc na pewno wszystkie mentosy, boże, MMS, nie wiem czemu, mentosy, które dzisiaj przetestowaliśmy, są godne polecenia. Nie wiem, czy to są wszystkie dostępne na naszym rynku, szczerze mówiąc nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Ale takie, co mi się udało kupić, może być, że to są wszystkie dostępne na naszym rynku, może być, że jest ich dużo więcej, ale na pewno są godne polecenia, więc Wam je polecam. Cześć!